Siódmy dzień września 2023 roku i pora na zrehabilitowanie się kibicom biało-czerwonych po blamażu z Mołdawią na wyjeździe 3-2 przegranym spotkaniu. Dziś mecz Polski z Wyspami Owczymi, a na to spotkanie zapraszam bardzo serdecznie Marcel Kowalczuk. Kłaniam się nisko i niezmiernie jestem umiłowany, że to spotkanie będę mógł dziś dla Państwa skomentować. Gramy z zespołem, o którym mało wiemy, mało słyszeliśmy, ale jednak tą koncentrację trzeba cały czas zachować. Pamiętamy, co się działo w Mołdawii. Dwubramkowe prowadzenie w drugiej części spotkania zostało naprawdę szybko stracone i ten mecz naprawdę przegraliśmy. Jesteśmy rozczarowani tym wynikiem. Po trzech meczach mamy dwie porażki i jedno zwycięstwo. To nie jest naprawdę dobry start Polaków w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2024 roku. Komplet kibiców na Narodowym. Kibice chcą dziś zwycięstwa. A teraz składy obu drużyn. Polska zaczyna dziś w bramce z numerem pierwszym Wojciech Szczęsny, dalej 18 Bartosz Bereszyński, 5 Jan Bednarek, 14 Jakub Kiwior, 4 to Tomasz Kędziora, 15 Michał Skóraś, 10 Grzegorz Krychowiak, 20 Piotr Zieliński, 13 Jakub Kamiński, 9 to Robert Lewandowski, z numerem 7 Arkadiusz Milik. Skład Wysp Owczych: w bramce Matias Lamchłagę, dalej 18 Hordur Askham, 5 to Sonny Natestad, 15 Odmar Faero, 3 Viljomur Davidsen, 16 Gunnar Vanthamar, 20 René Johansen, 8 Gille Sorensen, 10 Sole Vanthamar, z dziewiątką na ataku Johan Simon Edmundson oraz numerem 7 Hoanes Biesztali. Tak prezentują się dwie jednostki posłane dziś do boju przez szkoleniowców dzisiejszych zespołów. Hakan Eriksson to Szwed, który w przyszłości prowadził kadrę Szwecji do lat 21. Prowadził też kadrę na Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku, ale odpadł w grupie, zdobywając tylko jeden punkt. To jego pierwsza praca poza Szwecją. Wcześniej przez prawie 17 lat był zatrudniony w szwedzkim Związku Piłki Nożnej. Witamy wszystkich naszych słuchaczy, zapraszamy do zostania z nami, do subskrybowania mojego kanału. Transmisje tutaj nie są jakoś często, wybieram te najważniejsze mecze. Macie składy obu drużyn na tapecie, więc tutaj problemów z tym być nie powinno. Zachęcamy do łapki w górę, do dania subskrypcji. Wyspy Owcze, na razie te eliminacje także nie zaczęli dobrze. Porażka z dużo, dużo bardziej notowanymi Albańczykami oraz remis z Mołdawią. Oni, taki jest ich cel, aby nie zająć od ostatniego miejsca, aby powalczyć o przedostatnią lokatę z zespołem Mołdawii. Oczywiście jest to w zasięgu. Przywitanie obu drużyn. Ciekawa także grafika pojawiła się na TVP Sport. 8 tylko zawodników z tej kadry Wysp Owczych jest zawodowymi, profesjonalnymi piłkarzami. Reszta gra w piłkę po południu, a rano chodzi do pracy. Jeden jest nauczycielem, drugi jest woźnym w szkole, trzeci jest budowlańcem, czwarty jest architektem, więc dzisiejsze spotkanie powinno być proste, łatwe, ale znamy futbol, wiemy jaki on jest i dziś na pewno Wyspy Owcze się nie położą przed nami. Dzisiaj na pewno oni będą stawiali opór. Co ciekawe, Wyspy Owcze dziś rozgrywają swój mecz na największym stadionie, który może pomieścić 58 tysięcy ludzi. Kraj Wysp Owczych około 52 tysiące ludzi, więc cały kraj Wysp Owczych zmieścił się by na Stadionie Narodowym. Jakie jeszcze takie rozgrywali mecze przy wielkiej publice? Mecz z Szkocją w 2006 roku, wtedy w Glasgow na Celtic Park pojawiło się
dokładnie 50 tysięcy i 59 osób, także spotkanie z Francją na Hampden Park w Glasgow w 2005 roku, 40 901, a więc dzisiaj to spotkanie naprawdę będzie dla nich wymagające. Kapitanem zespołu Willmoor Davidsen, zawodnik HB Tórshavn. To jest zespół, a jego rywalem jest Tórshavn B36. Dwa zespoły z tego samego miasta. Takim gigantem, jeśli chodzi o Ligę Wysp Owczych, jest Karl Klafsik, który gra w tym roku w Lidze Konferencji. Ma w grupie Lille, Slovan Bratysława oraz Olimpia Lublana, więc mają osiągnięcia zawodnicy Wysp Owczych. Najdoświadczonym, najbardziej doświadczonym zawodnikiem, jeśli chodzi o Wysp Owczych, jest dzisiaj napastnik z numerem 9, Johan Simon Edmundsson, 32-letni snajper KE Alurierar w Islandii, niegdyś gracz Amini Bielefeld, wtedy strzelił pierwszy farę bramkę w Bundeslidze. Wszystko jest gotowe, słoweński arbiter także gotowy. Wojciech Szczesny przekazuje ostatnie wskazówki i zaraz powinniśmy rozpocząć to spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie. Chcemy zagrać piłkę, dzisiaj ustawienie 4-4-2, więc przechodzimy na czwórkę obrońców, to też jest warte do odnotowania. Poprzednie mecze graliśmy na trójkę, Fernando Santos zmienia, Fernando Santos próbuje, a teraz zaczynamy spotkanie z Wyspami Owczymi. Zaczęli już Farerzy od środka, daleka od razu piłka, dobrze Kamiński, świetnie, teraz jest ustawiony Zieliński. Kiwior oddala zagrożenie, dobrze tutaj głową granaty stat. I teraz walka w środku piłka, w środku pola o tą piłkę. Gille Sorensen i aut dla zespołu Wysp Owczych. Już Fernando Santos aktywny na polu dla trenera. Już pierwsze wskazówki w kierunku swoich podopiecznych. Trener bardzo ambitny, pomimo już niemałego wieku. Nie utrzymuje się teraz przy piłce Edmundsson. Próbuje tutaj wymusić faul. Udało mu się tylko wywalczyć piłkę od autu dla swojego zespołu. Już ustawiony jest z piłką Rolandsson. I to on tą piłkę z autu będzie daleko centrował w pole karne. Rolandsson, patrzymy, dośrodkowanie, wyrzut piłki z autu, dobrze główkuje w polu karnym Bednarek. Kamiński, zagrożenie, jeszcze teraz tą piłkę próbował przepchać René Joensen, teraz wybijają Polacy, wychodzą biało-czerwoni. Willmoor Davidsen, piłka posłana daleko, Kamiński, Bednarek i teraz wycofuje obrońca Southampton do tyłu, do Szczęsnego, Kiwior. Widzimy, że Polacy w grze ofensywnej przechodzą na trójkę stoperów. Kamiński świetnie złapał tą piłkę. Blisko niego jest Lorenzon. Kamiński. Kamiński wchodzi w pole karne. Kamiński dogranie, dośrodkowanie. Nie miał kto tej piłki zamknąć. Teraz łapie piłkę jeszcze w boisku Lewandowski. Przegrywa pojedynek z Davidsenem i od autu rozpocznie grę zespół Fernando Santosa. Dobra pierwsza okazja. Dobre to wejście Kuby Kamińskiego. Takie akcje, takie szarpiące te akcje, bezpośrednio wchodzące w pole karne, tak, to jest to, tego trzeba próbować. Krychowiak do prawej, tu jest już ustawiony Bereszyński, oddał jeszcze do Bednarka, Kiwior, Bednarek. I grają teraz Polacy, utrzymują się długo przy piłce. Bereszyński, Zieliński schodzi teraz po piłkę, zmienił stronę gry, Bednarek. Teraz prostopadła piłka Kiwiora do Zielińskiego, jednak tutaj świetnie był ustawiony Odmar Fareo i tę piłkę dobrze zastawił. Jest bramki, rozpocznie grę Matras Lamchuagę. Występ tego zawodnika był pod znakiem zapytania, ponieważ do zdrowia już wrócił Teitur Gestsson. To są dwa bramkarze, którzy
rywalizują w tych dwóch klubach z miasta. Gestern w HB Torszawne, a natomiast Lamhague w Torszawne B36. Jednak Gestern się nie był na 100% gotowy i w bramce dziś występuje Lamhague. Teraz dalekie zagranie, dobrze piłkę zbiera Bereszyński. Zgrywa do tyłu Szczęsny. Teraz Wojciech Szczęsny daleko wybija tą piłkę. Nie utrzymał się przy piłce. Teraz Milik w środku pola traci także piłkę. Gunnar Van Hamer, jego brat dziś na prawym skrzydle. Sole Van Hamer, tutaj dwójka braci. Także dwójka braci, jeśli chodzi o Hans Simon Edmundsson oraz drugi z braci Edmundsson. Dziś zasiadający na ławce rezerwowych Kiwior Krychowiak także wraca do kadry po krótkiej przerwie. Dziś Fernando Santos daje szansę mu od początku. Kamil Grosicki także dziś wrócił do kadry, ale jeszcze Fernando Santos nie chciał tego zawodnika dać w pierwszym składzie. Dziś zaczyna na ławce rezerwowych. Teraz Krychowiak, świetny przerzut do prawej. Tu jest Bereszyński od razu z kartki piersiowej. Próbował zagrać tę piłkę do Skurasia. Davincen wybija na Edmundsona. Edmundsson, ale tutaj był zawodnik występujący w Islandii osamotniony. Oddał tą piłkę teraz już Krychowiak do Kiwiora. Coraz większa oczywiście forma tego zawodnika w zespole Arsenalu. Bednarek. I zmienił tą stronę gry teraz Bednarek. Kamiński. Widzimy, że w obronie tutaj Polacy schodzą do trójki obrońców, który jest Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora. Teraz piłka w pole karne do Lewandowskiego, ale dobrze do piłki wyszedł w tej sytuacji Matias Lamhague. Teraz pokazuje łapkę w górę do Jakuba Kiwiora, nasz kapitan reprezentacji Polski, który ostatnio dodał głośnego i budzącego wiele wątków, kontrowersji wywiadu dla Mateusza Święcickiego na kanale YouTube'owym Meczyków. Zieliński zmienił stronę gry, teraz świetnie tutaj uruchomiony jest Bartosz Bereszyński, wrzutka w pole karne, dobrze broni René Joensen, ale jeszcze piłka przy nodze Bartosza Bereszyńskiego. Milik w pole karne, wrzutka za głęboka. I w rękach piłkę ma Matias Lamhuake. Teraz jest czas, aby Farerzy tą grę sobie uspokoili. Dziś nie ma w podstawowym składzie Jakuba Andreasana, który był przewidywany przez wielu ekspertów w reprezentacji Wysp Owczych. 25-letni kapitan KL Klaksvík, więc naprawdę to jest dobry zawodnik, wychowanek tego klubu. Prawdopodobnie najciekawszy zawodnik z Ligi Farerskiej, ale dzisiaj trener Eriksson zdecydował się go posadzić na ławce rezerwowych. Askam, daleko to zagrana piłka, dobrze główkuje tutaj Kiwior, jeszcze piłkę zebrał w środku pola. Teraz bez faulu, świetnie tą piłkę zabrał w środku pola Askam, jednak nie utrzymali się przy piłce Farerzy. Zieliński, dobra interwencja teraz Jana Bednarka. Z prawej strony boiska jest już Bereszyński, pędzi Skóraś, oddał do środka, schodzi po piłkę, świetnie Milik, teraz piłka do Kamińskiego, ale dobrze, za dobrze tu jest ustawiony Sonny na te stat i ta piłka jest wybita do przodu. Edmundsson utrzymał się, teraz Van Hamer zagrał piłkę na Biesztaliego. Biesztali, dobry doskok Tomasza Kędziory, ta piłka wybita na aut i od autu już grę wznawiają biało-czerwoni. Widzimy 7 minut 8 w zasadzie tego spotkania za nami i ten mecz naprawdę nie będzie należał do łatwych. Wyspy Owcze naprawdę nie chowają się, jakoś nie schodzą do niskiego pressingu. Oczywiście dziś Farerzy marzą o zwycięstwie z Polakami, ale do tego naprawdę daleka droga. Już pierwszy mecz o stawkę wygrali w 1990 roku z Austrią 1-0. Od tego czasu zaczęło się tam piłkarskie szaleństwo. Na rozkładzie w Wysp Owczych jest już Grecja. Dwa razy po porażce z Wyspami Owczymi Grecy zwolnili swojego trenera Claudio Ranierego. Mają także Turcję, Mołdawię, Łotwę i parę innych zespołów. Najwięcej w eliminacjach. Wygrali 9
zdobyli, ugrali 9 punktów. To były eliminacje do Mistrzostw Świata w 2018 roku. Wizy Narodów w dywizji C ugrali 8 punktów, wygrywając tam między innymi z Turcją, więc zespołem, który marzy także jest w stanie awansować na Euro, więc Farerzy są groźni. Teraz piłka na Lewandowskiego, ale świetnie znowu tutaj interweniuje Odmar Faero. Od razu Farerzy szukają tej piłki na Edmundsunem, swojego lidera, 32-letni zawodnik, który grał już w Arminii Bielefeld, strzelił tam kilka goli, ma duże doświadczenie i szukają tego w przodzie Farerzy. I Kiwior. Zagranie do środka, Krychowiak, Grzegorz Krychowiak z faulem grał w tej sytuacji Van Hamar. Już szybko grę wznawiają Polacy. Bereszyński. Teraz piłka do lewej, tu jest Kuba Kiwior. Oddał Kiwior do Zielińskiego. 10 minut tego spotkania jest już za nami. Kiwior, Zieliński, Bednarek. Jakub Bednarek, piłka do środka, Milik, jeszcze Krychowiak, Zieliński, zagranie do lewej przy piłce, Kuba Kamiński, wrzutka, Lewandowski, jeszcze tam rzucił się pobłażliwie Odmar Faero, teraz Bereszyński, błąd techniczny, zawodnik, nowy zawodnik włoskiego Empoli, teraz nie poradził sobie z tą piłką, aby ją przyjąć, opanować do murawy. Leży teraz na boisku Odmar Faero. Sędzia już podchodzi do tego zawodnika. Zawodnik Karl Klawskich, 33-letni, też jeden z najbardziej doświadczonych w kadrze Hakana Eriksona. Dziś ten zawodnik rozgrywa już 53. mecz w swojej karierze reprezentacyjnej. Najwięcej tych meczów ma Johan Simon Edmundsson, 79 spotkań, 8 bramek, ale goni go także dziś rezerwowy 33-letni Clement Olsen, 56 spotkań i 10 bramek. Teraz na pozycji spalonej był Bednarek i grę już wznawiają Polacy. Bednarek, Bereszyński. Teraz Bednarek pokusił się zagranie na lewą. Tu jest Kamiński, złapie piłkę w boisku. Były zawodnik Lecha Poznań, obecnie piłkarz Wolfsburgu, ale także jest tu na pozycji Hardur Askam. Wywalczył tą piłkę Askam, jednak wybił ją daleko, daleko na aut. I teraz już Kiwior od autu. Kiwior. Kuba Kiwior jeszcze utrzymał się przy piłce. Bednarek. Grzegorz Krychowiak schodzi także cały czas do grania. Kamiński, Kiwior, Krychowiak. Teraz piłka w polu karnym. Zieliński dograł, ale jednak tu był świetnie ustawiony René Joensen i tą piłkę wybił. Ale dobra ta akcja teraz zespołu z Polski. Dobrze to naprawdę wyglądało, jednak brakło tego ostatniego celnego dogrania w kierunku bramki Matiasa Lampłaga. I gra już reprezentacja Polski. Bednarek. Kędziora. Wypuścił Skurasia z prawej części boiska. Skuraś, piłka w pole karne. Milik uderzył, złapał tą piłkę. Jeszcze Bereszyński. I pobłażliwie, z dużym szczęściem, piłkę na rzut rożny wybija po tej sytuacji. Ja dobrze widzę tutaj Sony na te stat. Było naprawdę teraz blisko zdobycia tej pierwszej bramki dla reprezentacji Polski. Jednak dobrze tu ustawiony jest
nad testat. Teraz znowu centra z rzutu rożnego wybija piłkę. Faero goni za nią już Skóraś. Pozwala piłce opuścić boisko Michał Skóraś. I od autu rozpocznie grę reprezentacja Polski. Bereszyński już wziął piłkę do ręki, szybko zagrał z Kędziorą. Teraz Kiwior. Lewandowski, także on zbiega cały czas po piłkę, też chce grać, wymieniać ją ze swoimi kolegami. Bereszyński, Kędziora, Bednarek. 15 minut tego spotkania za nami. Jakub Kiwior. Kiwior oddał do Bednarka. Kędziora. Zagranie do prawej, do Bereszyńskiego, ale jednak za mocno. Tutaj też był dobrze ustawiony Wiljormur Davidsen i tą piłkę i tak by złapał ten zawodnik. Pośpieszył się troszeczkę z tym zagraniem Jakub Bednarek i od autu, od bramki, autu bramkowego rozpoczną grę Farerzy, a dokładniej Matias Lamkłage. Już daleko wybija tą piłkę Lamkłage, przedłuża teraz świetnie Van Hamar, nie utrzymał się przy piłce Edmundson, teraz na te sztat Edmundson, Bereszyński, jeszcze walka w środku pola o tą piłkę, kto ją wygra. Van Hamar wypuścił teraz tutaj Edmundsona, ale dobrze, Bednarek jest ustawiony i nie daje grać Biesztaliemu, od autu rozpoczną grę Farerzy. I teraz już po piłkę pobiegnie chyba Gile Sorensen, to on będzie tą piłkę wrzucał w pole karne zespołu reprezentacji Polski. Gile Sorensen daleko w pole karne z autu, zagrożenie, piłkę wybija Bereszyński, jeszcze poprawia Skóraś, teraz Polacy wychodzą z kontrą, Zieliński, Lewandowski i tutaj nakładka Soniego na testata na stopie Roberta Lewandowskiego i ewidentny faul na korzyść reprezentacji Polski. Już szybko grę wznawiają biało-czerwoni. Kiwior do Zielińskiego, Piotr Zieliński do Kędziory, Tomek Kędziora, Bednarek, Kiwior, grają po wodzie Polacy, 17 minut spotkania, na razie oprócz tej jednej sytuacji bez jakichś większych zagrożeń, trzeba tą grę przyspieszyć, bo Farerzy dobrze przesuwają tu w trzech liniach, pomoc jest dobrze zagęszczana, defensywa na razie szczelna. Kiwior i zmieniają grę teraz Polacy, Kędziora. Trzeba próbować na wszystkie sposoby wtargnąć w to pole karne Farerów. Kamiński, Zieliński. Teraz piłka przekąta na Bereszyńskiego, ale świetnie do piłki wychodzi Matias Lamkłage i ma tą piłkę w rękach. Ciężko przedrzeć się przez tą defensywę Wysp Owczych. Naprawdę może być dziś z tym niemały kłopot. Lamkłage znowu, daleka piłka, tutaj oczywiście Farerzy nie będą się bawili w jakieś rozgrywanie, tylko od razu bez jakiegoś większego namysłu dawają dalszą piłkę. Teraz Edmundson oddał strzał głową, ale broni szczęsny. Widzimy, że zawodnicy Wysp Owczych dochodzą także do dobrych sytuacji. Dobrze, że na posterunku w tej sytuacji jest już Wojciech Szczęsny, ale także do głosu dochodzą zawodnicy z Wysp Owczych. Teraz piłka na Milika
krzesełko na plecach Milika założone dla Nateszczaka, jednak to sędzia nie zauważył. Od autu rozpoczynają grę Polacy. Lewandowski oddał piłkę do Kędziory. Tomasz Kędziora, Bednarek. Nie ma w kadrze na to zgrupowanie dwóch ważnych zawodników dla Wysp Owczych. Meinhard Olsen, tak zwana dziesiątka, która gra w podstawowym składzie. No i kapitana tej reprezentacji z KR Klawsik, Halura Hanssona, który oboje ci zawodnicy zmagają się z zerwanymi wiązadłami krzyżowymi. Przy tym spotkaniu analizowałem te spotkania oczywiście innych drużyn z Wyspami Owczymi. Słabe strony: brak bardzo jakościowego rozgrywającego, zwłaszcza właśnie przy kontuzji Meinharda Olsena. W Polsce grają piątką z tyłu, będą się bronić i tak też się dzieje. Kontuzowany jest bramkarz Gerson, dzisiaj też grze Lamhuage, więc. A co z dobrych stron? Charakter, siła, drużyna, zaangażowanie, no bo tutaj oczywiście umiejętnościowo to jest na korzyść naszych reprezentantów. Na papierze wyglądamy dużo lepiej, ale teraz dobrą okazję będą mieli zawodnicy Wysp Owczych. Piłkę sobie już ustawia Johannes Biesztali i będzie ją centrował na przedpole Wojciecha Szczęsnego. Jest tutaj wysoki, rosły Johan Simon-Dmuco. Musimy na nich zwracać uwagę. Biesztali wrzuci w pole karne, zagrożenie. Z poświęceniem interweniuje kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Skóraś nie przedarł się przez Rene Johansena i od autu rozpocznie grę zespół gości. Fernando Santos po jego mimice twarzy nie jest zadowolony z tych pierwszych 20 minut w tym spotkaniu. I znowu piłkę już daleko w pole karne. Będzie próbował dośrodkowywać Gilles Sorensen. To też jest poniekąd zagrożenie. Widzimy takie często obrazki w naszej polskiej ekstraklasie. Gilles Sorensen wrzucił na wysokiego tam rosłego Davincena. Jeszcze zbiera piłkę teraz Wilior Mordawincen. Gilles Sorensen próbował celować tą piłkę na głowę Edmundsona, jednak świetnie wyskoczył Michał Skóraś, zablokował to dośrodkowanie. I znowu od autu już Gilles Sorensen, pewnie daleki wyrzut z autu, to zaraz będzie wykonywane. Tak też się będzie działo. Sorensen, wrzutka, tam główkuje jeszcze Edmundson i piłkę w rękach ma Wojciech Szczęsny, który daleko tą piłkę wyrzucił z rąk na Lewandowskiego. Nie dał grać kapitanowi reprezentacji Polski Johansen, pomylił się teraz na Nateszczak i rusza kontra zespołu Polaków. Michał Skóraś z prawej strony boiska, dośrodkowanie. Za dobrze tu jest ustawiony Wilior Mordawincen, tą piłkę wybija. Teraz próbował z kontrą wyjść Gunnar van Hamar. Rzut wolny dla Wysp Owczych i żółta kartka dla Grzegorza Krychowiaka za ten faul na pomocniku Wysp Owczych. Niezadowolony oczywiście Grzegorz Krychowiak. Ciekawostka: pod warszawskim hotelem, w którym zamieszkała drużyna narodowa Wysp Owczych, przyszło w środę sporo łowców autografów z Polski dla faryjskiej kadry. To był dowód uznania. Czy ktoś z Was też tak też tam się zjawił, możecie dawać znać. Simon Edmundson ma dziś szansę na swój 80. mecz w reprezentacji Wysp Owczych, więc naprawdę to już jest doświadczony zawodnik. A teraz jest chwilowa przerwa w grze, bo cierpi na boisku Odmar Faero. W przerwie oczywiście zachęcamy do zostawienia subskrypcji, aby ten kanał mu się cały czas mocno rozwijał. Także dajcie łapkę w górę Kędziora. Teraz już przy piłce jest Milik.
Kiwior. Dośrodkowanie w pole karne. Dobrze tą piłkę wybija Faero. Dobrze jest on ustawiony. Naprawdę ciężko się przedrzeć przez dobrze tą ustawioną i dobrze broniącą się linię Wyspy Owczych. Próbują Polacy. Teraz faulował Hordur Askam. Kubek Kiwiora. Cierpi ten zawodnik, ale już jest gotowy do wstania i wykonania tego rzutu wolnego, na który zapowiada się bardzo dobrze. Jednak Polacy wybierają opcję grania krótko. Kiwior do Kamińskiego. Zieliński dośrodkowanie główkuje tą piłkę na ten sztab. Jeszcze aut dla naszej reprezentacji. Oczywiście jesteśmy pod presją, bo każde potknięcie już prawie że przekreśla szansę na awans na Mistrzostwa Europy, co jest dla nas w tym momencie priorytetem. Siedzi na ławce rezerwowych Kamil Grosicki, także Marcin Bułka, który został dowołany. Najpierw był za Łukasza Skorupskiego powołany Kamil Grabara, jednak Kamil Grabara też nie mógł być na tym zgrupowaniu. No i taka szansa spadła na głowę Marcina Bułki, który jest w dobrej formie w Nicei, we francuskiej Ligue 1. Teraz Davince próbował wypuścić tutaj Vantamahar, jeszcze utrzymał się przy piłce, jednak nie zapał jej w boisku i od bramki rozpocznie grę Wojciech Szczęsny. Szczęsny. Daleko zagrana piłka, dobrze w powietrze wyszedł Sorensen i tą piłkę wybił. Teraz Edmundson wyścił Biesztaliego. Biesztali wchodzi w pole karne. Biesztali minął kędziorę. Biesztali i wybija teraz Krychowiak. Jeszcze zbiera piłkę Zieliński. Polacy wychodzą z kontrą. Milik i teraz dobrze zapowiadająca się kontra. Zieliński do lewej. Tu jest Kuba Kamiński, Kamiński, blisko niego Gilles Sorensen, Kamiński na głowę Milika, dobrze ustawiony jest od Marfaero, zbierają piłkę na przedpolu Polacy, Kiwior, Kamiński, Kamiński. Jeszcze grają Polacy, Krzysztof, Kuba Kamiński oczywiście, Zieliński, przerzut na prawą, tu jest Skóraś, Skóraś wypuścił Bereszyńskiego, wrzutka, Milik, uderzenie i ma piłkę w rękach Matias Lamkłagę, ale naprawdę nam mało brakuje, aby tą bramkę strzelić, aby rezultat tego spotkania otworzyć, wrzutka Bereszyńskiego na głowę, idealnie Milika, jednak ten strzał, uderzenie głową za słabe, aby pokonać w tej sytuacji Matiasa Lamkłagę, który tą piłkę spokojnie, bez jakichś większych problemów wyłapał i teraz dał dalekie zagranie na Edmundsona, Zieliński, jeszcze tutaj na też to Edmundson. Zbiera piłkę Skóraś, Milik, Zieliński wypuszcza z lewej strony boiska Kamińskiego, Kamiński, Skóraś, teraz Skóraś, dobrze tutaj przecina to zagranie Ardur Askham, dalekie zagranie, dobrze piłkę zbiera Jakub Kiwior, Krychowiak, Zieliński wypuścił teraz Kubę Kamińskiego, Kamiński minął Gilles Sorensona, Kamiński jeszcze tą Gilles Sorensen zdołał tą piłkę zebrać głową, teraz Biesztali, Wiermur Davincen, Biesztali, teraz pojedynku jeden na jeden z Zielińskim, Biesztali, odbita piłka od nogi Piotra Zielińskiego i od autu rozpocznie grę zespół Wysp Owczych. Gra już Sonina Tysztat, Faero, Askam do Gilles Sorensona.
Sorensen rozpędza się z prawej flanki boiska, próbował wypuścić prostopadle Edmundsona, jednak na drodze tego zagrania stał dobrze ustawiony Jakub Kiwior i teraz Polacy w kontrze. Zieliński z lewej strony boiska, Kamiński, Zieliński, przerzut do prawej, tu jest Bereszyński, Bartosz Bereszyński, Milik. Arkadiusz Milik jeszcze zagrał do Bednarka i Polacy próbują. 32 minuta, no dla wielu chyba tutaj dalsza niespodzianka, Polacy dalej remisują 0-0 z Wyspami Owczymi. Skóraś, Bereszyński, teraz Skóraś jeszcze przy piłce, Krychowiak, Bereszyński do Skórasia, świetnie ślizgiem interweniuje na ten sztat, jeszcze Krychowiak, wrzutka, broni się zespół Wysp Owczych, Van Hamar traci piłkę, Krychowiak, Robert Lewandowski, Skóraś, Bereszyński, niecelnie to piłka zagrana do Michała Skórasia, teraz Davincent odprowadza piłkę poza boisko i od bramki rozpocznie grę Matias Mlamquage. Czekamy na pierwszą bramkę na PGE Narodowym. Lamchwagę daleko, Joensen zebrał tą piłkę, Van Hamar na Tesztat do Davidsena. Viljormur Davidsen, kapitan teraz reprezentacji Wysp Owczych i aktualnie gracz HB Torshav. 32-letni zawodnik, ma jednak doświadczenie w Jerw, norweski zespół Vejle Duński oraz w Helsingborgs zespół szwedzki. Teraz Joensen centrował piłkę w pole karne na Edmundsona. Dobrze ustawiony Wojciech Szczęsny. Polacy próbują dalej. Zieliński. W Czechach mecz z Czech-Albanią, dalej wynik bezbramkowy, teraz Zieliński był wypuszczony prostopadle, próbował lobnąć się Lamchwagę, jednak teraz już sędzia, arbiter odgwizduje offside w tej sytuacji, już nic z tej akcji, jednak to było dobre zagranie, takich podań za plecy obrońców Wysp Owczych szukać cały czas musimy. Piotr Zieliński pokazał ok. Robert Lewandowski bije brawo. Fernando Santos łapie się za głowę, ale także poklaskuje. No wie na pewno portugalski szkoleniowiec, że nie będzie dziś łatwo wygrać z Wyspami Owczymi, ale jednak przychodząc do reprezentacji Polski, Fernando Santos miał postawiony cel awansować na Euro. Na pewno przed tym zadaniem staje teraz zespół jego. Faulowany był Gunnar Van Hamar. Jest rzut wolny dla zespołu Wysp Owczych. Kolejna dobra okazja, aby tą piłkę gdzieś dorzucić w pole karne, jakieś stworzyć zagrożenie, odbitki, strzał przypadkowy. Tego na pewno dziś zespół przeciwnika będzie szukał, bo z tego jedynie może nam stworzyć jakieś zagrożenie. Opatrywany teraz jest Gunnar Van Hamar. Zobaczymy, czy będzie w stanie kontynuować grę. I zaraz oczywiście, gdy będzie gotowy zawodnik Wysp Owczych, tą grę będziemy mogli wznowić.
I teraz już trzeba się skupić. Bo będzie dobra okazja. Johannes Biesztal jest ustawiony z piłką. Dośrodkowanie na krótki słupek do brzegówku jest Kuroś. No i to może teraz Polacy wychodzą z kontrą. Grzegorz Krychowiak rozpędza się z prawej strony boiska, zatrzymany przez Johansena bez faulu według słowackiego arbitra. Milik teraz w ślizgie mu ratował piłkę dla zespołu reprezentacji Polski. Lewandowski. Robert Lewandowski do Bednarka, uspokoili grę Polacy, 37 minuta meczu, Kiwior, Kamiński, Zieliński, Piotrek Zieliński utrzymuje się przy piłce, zagranie do prawej, tu jest Bereszyński, Bartosz Bereszyński, dośrodkował Zieliński, strzał głową, odbija piłkę na rzut rożny, Matias Lemchłage, kolejna dobra okazja, dobry strzał, jednak on nie zmierza. Nie dotyka siatki bramki Matiasa Lemchłage. Jedynie co z tego uderzenia wyciągamy, to piłkę od rzutu rożnego dla naszego zespołu. Łapie się za głowę Piotrek Zieliński. Jest pokraskiwany Matias Lemchłage. Jeszcze jest ta gra zatrzymana, jakieś spięcie pomiędzy zawodnikami. I Hakan Eriksson, szkoleniowiec Wysp Owczych, dostaje za protesty żółtą kartkę. Zieliński, dośrodkowanie! Gdzie jest piłka? Lewandowski próbował oddać strzał, jednak za dużo tamtego zamieszania. Nie złożył się do strzału nasz kapitan, zawodnik FC Barcelony. I piłka od bramki dla zespołu Wysp Owczych. Zachęcamy jak najwięcej do zostawienia subskrypcji na moim kanale, bo z wami tworzymy piękną historię. I Lemchłage daleko wybija piłkę. Jeszcze teraz Faero, Milik, Zieliński, Askaman. Krychowiak odebrał futbolówkę. Krychowiak próbował prostopadle tu zagrać na lewego, ale to zagranie niecelne. Piłka jest już przy nodze Matiasa Lemchłage i on ją łapie. Oczywiście ma teraz czas bramkarz Wysp Owczych. Teraz daleka piłka na Kiwiora, dobrze interweniuje tu Bednarek. Jeszcze starcie Milika z Askmanem i rzut wolny dla Wysp Owczych. Agresywny to atak Milika w powietrzu, w walce o piłkę zauważony przez arbitra tego spotkania. I teraz dośrodkowanie Gilles Sorensona. Jeszcze tam walczy o piłkę Van Hamar. Davincen. Davincen wrzucił na dalszy słupek. Główkuje Bereszyński. Jeszcze Biesztali. I teraz, może teraz, Polacy wychodzą z kontrą. Milik wypuścił teraz Skurasia. Michał Skuraś, wydaje się, że za długo. Powinien tą piłkę szybciej oddać. Teraz to zrobił Milik. Skuraś wrzucił piłkę odbitka od nogi Johansena. No i Wyspy Owcze tą piłkę odzyskują. Biesztali. Johansen do Edmundsona. 5 minut do zakończenia pierwszej części tego spotkania. Na ten sztat wycofał do Lemchłage. Na ten sztat 67% posiadania piłki na korzyść Polski, no ale jednak nie ma bramek w spotkaniu z Wyspami Owczymi. Milik teraz do Kiwiora, błąd techniczny zawodnika Arsenalu, jednak także
niedobrze tutaj porozumiał się z Edmundsonem. Gilles Sorensen i piłka szybko odzyskana przez swoje Polaków. Bereszyński jest Kuraś. Kędziora. Bednarek, Kiwior. Próbujemy przedrzeć się przez defensywę Wyspowczych. Teraz Bednarek, chyba ta piłka za szybko już zagrana na Zielińskiego. Niecelne oczywiście to dogranie. Mamy problemy z przedarciem się w pole karne. Zauważa to Fernando Santos. No, dzisiejsza potyczka z zespołem Wyspami Owczymi niezakończona zwycięstwem. To będzie czysty blamasz, to będzie rozczarowanie. Ja już nie chcę oczywiście o tym mówić, co tu się będzie działo w mediach. Edmundson, ale na razie, mówiąc całkiem szczerze, ta gra się nie podoba i to nie chyba tylko nie mi, jak Państwo siedzą media społecznościowe, przede wszystkim Twitter, który od początku spotkania grzmi. Teraz Kędziora. Bednarek. Jeszcze próbujemy. 3 minuty do końca pierwszej połowy meczu pomiędzy reprezentacją Polski i Wyspami Owczymi w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. To nasze już czwarte starcie. Na razie jesteśmy na dnie. 4-5 zespołów. 1 punkt mają Wyspy Owcze. My tylko 3. Teraz wrzutka na Lewandowskiego. Jednak nie uderzył to Lewandowski. Teraz Kiwior blokuje nogą ten strzał Faero i wybijają piłkarze z Wysp Owczych tą piłkę. Kędziora. Krychowiak. To taka plansza o zawodnikach, takie ciekawostki, że 8 zawodników jest profesjonalnymi tylko piłkarzami w reprezentacji Wysp Owczych. Bramkarz dzisiejszy Matias Lamqualde jest przedstawicielem handlowym. Bramka dzisiaj rezerwowy, może zaraz, bo Lewandowski jednak szybko zablokowany. Teitur Gestson jest nauczycielem w szkole. Odmar Faero, kierownik zaopatrzenia w stoczni. Hordur Askam, budowlaniec. Villarmul Davincen, dealer w salonie samochodowym. Teraz Milik w pole karne Zielińskiego, ma piłkę w rękach Matias Lamqualde. Dalej Jakub Andreasen, członek załogi statków. René Shaki Johansen, elektryk. Kliment Olsen, woźny w szkole. Budowlaniec Solvi Van Hamar. Gunnar Van Hamar, trener personalny. Bardor Eireinato, student. Adras Johansen, asystent świetlicy szkolnej. Hagnes Agnarsson, stolarz. I Johannes Carlsen, elektryk. Więc naprawdę, no dzisiaj jak tego spotkania nie wygramy, to przegramy z większością ludźmi, którzy na co dzień rano pracują, a po południu przychodzą sobie dorobić jako granie w piłkę nożną. No to by był naprawdę czysty blamasz. Skóraś oddał do Kędziory. Ostatnie 60 sekund pierwszej części tego spotkania, jeśli oczywiście nic sędzia ze Słowacji nie doliczy. Kamiński, jakichś większych przerw nie było, ale tak minutka, dwie chyba jednak ta pierwsza odsłona tego na razie meczu, nie widowiska, będzie przedłużona co najmniej pewnie 2 minuty. Zobaczymy, jaka będzie decyzja głównego arbitra tego meczu. Wybija piłkę Faero pod presją. Krychowiak próbował zagrać za obrońców, jednak świetnie, naprawdę ta defensywa Wysp Owczych jest szczelna. No i Polacy mają problemy. 45 minuta na zegarach. Zieliński, jedna z ostatnich akcji, ale Polacy już chyba też nie mają chęci. Kiwior, Zieliński na prawo, tu jest Bereszyński. Skóraś w polu karnym, Skóraś strzał, blokuje świetnie to uderzenie Johannes Biesztali. Szybko grę wznawiają Polacy. Teraz Bereszyński, Kędziora, Bednarek. 2 minuty, tyle co wspominałem, doliczone do pierwszej części tego spotkania. A więc jeszcze próbujemy. Zieliński do lewej, tu jest Kuba. Kiwior wrzucił w pole karne, jednak znowu ta piłka nie trafia do naszego reprezentanta. Jeszcze piłkę złapał w boisku Skóraś. Teraz Krychowiak nabija piłkę ręką przypadkowo i rzut wolny dla Wyspowczych.
Na pewno ta gra jakoś zbytnio podobać się nie może, no ale jednak cel jest prosty. To spotkanie wygrać, zaliczyć kolejne 3 punkty i myśleć już o niedzielnym starciu z Albanią, no które będzie na pewno, wydaje mi się, cięższe niż ten mecz z Wyspami Owczymi. Ostatnie 60 sekund pierwszej części tego meczu próbują Wyspy Owcze i wywalczyły aut na połowie reprezentacji Polski pod polem karnym Wojciecha Szczęsnego. Oczywiście na przerwę. Zostańcie z nami. Idźcie sobie coś zjeść lub się wykąpać. No i nie odchodźcie od YouTube, nie odchodźcie od naszego kanału. Słuchajcie mnie w drugiej części tego spotkania po oczywiście 15-minutowej przerwie. Zostawiajcie subskrypcję, a teraz Gilles Sorensen, piłka już wyrzucona w pole karne, Faero, jeszcze Davinsen, teraz Jesztali, no i może teraz kontra reprezentacji Polski z lewej strony boiska gna już Kuba Kamiński. Kamiński, ale świetnie tą kontrę opóźnia Sorensen. Kiwior oddał do Kamińskiego, Kuba Kamiński uderzył, ale ten strzał powędrował w środek bramki, no i nie miał szans jakiegoś większego zagrożenia. I w tym momencie chyba już tak jest. Sędzia ze Słowacji kończy nam pierwszą część tego spotkania. Reprezentacja Polski po słabym występie w tych pierwszych 45 minutach remisuje bezbramkowo 0-0 z Wyspami Owczymi. Wracamy już za chwilę, zostańcie z nami.
Wracamy na drugą część spotkania pomiędzy Polską a Wyspami Owczymi. Jedna zmiana, jak już wiemy, po stronie reprezentacji Polski na boisku melduje się Paweł Wszołek, który został dowołany w miejsce kontuzjonowanego Nikoli Zalewskiego. A Paweł Wszołek zajął miejsce, jak dobrze widzę, tak, Michała Skurasia, który po 45 minutach skończył występ w dzisiejszym spotkaniu. Remisujemy 0-0 z Wyspami Owczymi. Gra nie wygląda dobrze, wynik tak samo, więc pora to zmienić. Przed nami drugie 45 minut w tym spotkaniu. Za chwilę grę od środka rozpoczną Polacy, dokładnie Arkadiusz Milik. Wszystko gotowe. Sędzia już daje sygnał do rozpoczęcia drugiej części meczu w tym spotkaniu. Daleko już piłkę posłał Bednarek, Lewandowski i Polacy już na połowie Wysp Owczych. Lewandowski do Zielińskiego, Kędziora, Wyspy Owcze. Pierwszy mecz o stawkę wygrali z Austrią 1-0 w 1990 roku. Od tego czasu zaczęło się tam piłkarskie szaleństwo. Na rozkładzie mają już dwukrotnie Grecję, Turcję, Mołdawię, Łotwę. W eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2018 roku Farerci zdobyli 9 punktów. Pokonali m.in. Turcję. Teraz dobra okazja, Lewandowski jednak bez faulu tu interweniuje Biesztali. I teraz Farerzy próbują wyprowadzić kontrę. Da Vincent daleko na Edmundsona, najbardziej doświadczony zawodnik w kadrze Farerów. Dziś 80. występ w reprezentacji Wysp Owczych. Grał kiedyś w Armenii Bielefeld, tak, tam strzelił im kilka goli, ale przede wszystkim zapisał się w historii Wysp Owczych jako pierwszy zawodnik, który zdobył bramkę w Bundeslidze. Teraz od autu rozpocznie grę Gilles Sorensen. Zapraszamy, zachęcamy do zostawienia subskrypcji na moim kanale, aby tutaj coraz więcej tych transmisji dania. Także łapkę w górę dla zasięgu. Sorensen teraz od autu do Edmundsona. Edmundson i piłkę ekspeduje daleko Grzegorz Krychowiak. Fajnie, bo już 9 subskrypcji wbiliśmy podczas tego live'a, więc no jeszcze jakby z 5 dołożyć, to naprawdę byłby to dobry wynik. Zachęcamy teraz, bo warto. Gilles Sorensen na offside'zie w tej sytuacji zauważył to świetnie sędzia liniowy i od rzutu wolnego rozpoczną grę Polacy. Simon Edmundson, od niego tylko dwóch zawodników faryjskich więcej miało występów w barwach Wysp Owczych. Frodi Benjaminsen, 96 meczów w latach 1999-2017 oraz Oli Johannessen, 83 mecze. Więc już prawie tego drugiego ma Edmundson, na pewno da radę. Teraz wrzutka w pole karne, Milik próbował dać strzał głową, oddał, ale pod presją tam dobrze ustawionego Odmara Ferro chybił nad bramką strzeżoną przez Matiasa Lamkwagę. I Wyspy Owcze mają teraz czas. Oni na pewno tutaj śpieszyć się nie będą. Oni mają dobry wynik. Oczywiście remis w tym spotkaniu to dla nich będzie jak zwycięstwo z Gigantem, Milik, Faero. I teraz Polacy w szybkim ataku. Kamiński z lewej strony boiska, Wszołek dośrodkował, ta piłka zagrana ciut za mocno, jeszcze piłkę w boisku próbował złapać Robert Lewandowski, ta próba nieudana i aut dla Farersów. Już od autu grę wznawia Williormur da Vincent, obecny zawodnik
HB Torshavn. Na boisku także Chidzile Sorensen, gracz Vejle, według portalu Transfermarkt najbardziej wartościowy piłkarz w reprezentacji Wysp Owczych. Teraz świetnie piłkę odzyskał Kiwior, zagrał do Milika, jednak świetnie wyprzedzony zawodnik Juventusu przez Faero. Grał także Sorensen w Aberdeen w Szkocji, w klubach także od norweskim Brom norweski oraz Alborg duńskim, więc także dobre doświadczenie tego zawodnika, jednak jest ich mało, 8 tylko zawodników w tej kadrze gra profesjonalnie w piłkę, reszta to, jak już wspominałem w pierwszej części spotkania, pracowniczy tutaj elektrykowie, woźny z szkoły, nauczyciele, studenci, a więc pracują, a w piłkę grają jako dorobek. Kiwior Lewandowski, 50. minuta wybiła 0-0 na PGE Narodowym. Mówiło się, że no tego kompletu nie będzie, te słabe wyniki reprezentacji Polski przyczynią się tej frekwencji, jednak to wszystko było nieprawdą. Dzisiaj znowu komplet w Warszawie na Stadionie Narodowym. Bereszyński do Wszołka, głową dobrze blokuje Davincen i out, tylko out dla reprezentacji Polski. Bereszyński, Krychowiak do Wszołka, Paweł Wszołek, Bereszyński, jednak tutaj świetnie teraz Gunnar van Hamar i rzut rożny dla reprezentacji Polski, już ku narożnikowi boiska biegnie Piotr Zieliński. I Zieliński już tą piłkę centruje w pole karne. Uderzenie głową Lewandowskiego, poprzeczka. Ależ było naprawdę teraz blisko, aby strzelić tą bramkę dającą prowadzenie w tym meczu, ale jednak brakło, ten strzał oddany głową, odbity od poprzeczki z bramki strzeżonej przez Matiasa Lamchwagę. Zdenerwowany Robert Lewandowski był tak blisko, nasz kapitan reprezentacji Polski, ale jednak trzeba próbować dalej. Teraz faulowany był Van Hamar w starciu z Krychowiakiem. Jest, należy się rzut wolny reprezentacji Wysp Owczych. Tak to też zinterpretował słoweński arbiter tego spotkania. Piłkę już sobie ustawia Davincen. I znowu będzie centra w pole karne, okolice pola karnego Wojciecha Szczęsnego. Davincen na dalszy słupek. Jeszcze tą piłkę odbija Van Hamar. Zbierają już Kuba Kamiński. Ruszają z kontrą Polacy. Kamiński, Kiwior, teraz Krychowiak. Grzegorz Krychowiak zagrał do Kamińskiego, teraz zagranie do Milika, Arkadiusz Milik, jeszcze walczy Faero, wybija tą piłkę na bok, tutaj goni za nią Robert Lewandowski, próbują Polacy, Lewandowski do Bereszyńskiego, Zieliński dobrze podpresowany przez Edmundsona i teraz farescy zawodnicy Biesztali wychodzą z kontrą, Biesztali jednak szybko zatrzymany jest skrzydłowy Wysp Owczych zawodnik Fredrik Sztakt z norweskiego zespołu przez Grzegorza Krychowiaka, Kiwior, Kamiński, jego były kolega klubowy z Lecha Poznań już boisko opuścił, w zamian za niego Wszołek. Faero znowu dobrze w tym miejscu, to trzeba ustawiony, ekspeduje tą piłkę daleko. Zieliński, Kiwior, 54. minuta meczu. Piotr Zieliński, piszcie na czacie, jaki obstawiacie wynik, jak to spotkanie Wam się podoba. Czy awansujemy na Mistrzostwa Europy? Teraz Zieliński próbował zagrać piłkę za linię obrońców. Ona zagrana za mocno i od bramki rozpocznie grę Matias Lamchwagę. Fernando Santos cały czas wskazówki, cały czas aktywny na linii, cały czas zdenerwowany, no bo ma czym, bo no dzisiejszy remis z Wyspami Owczymi, no to i tak nie będzie zadowalający chyba dla wszystkich kibiców
polskiej piłki. Teraz Paweł Wszołek faulował tutaj w starciu z Solie Vanhamerem. Tego zawodnika jest oczywiście rzut wolny na korzyść Wyspy Owczych. I oto tu już Davinson. Próbują Polacy teraz wyjść z kontrą. Krychowiak, Bednarek. Kiwior do lewej. Tu jest już Kamiński. Zieliński. Piotr Zieliński z piłką, Lewandowski, Robert Lewandowski, centra, na dalszy słupek piątkuje Matias Lamchuaga i jeszcze goni za piłką Krychowiak, zdołał odebrać ją Vanhamerowi. Krychowiak centra na też tak wybija na Edmundsona. Teraz to doświadczenie ma tutaj przewagę, faulowany Edmundson przez Bednarka. To doświadczenie tego zawodnika na pewno popłaca, na pewno daje jakieś plusy. Wszystkie w zasadzie dłuższe piłki są zagrane na tego zawodnika. Teraz widzimy, że do wejścia przyszykował się kolejny zawodnik Wysp Owczych. Zaraz zobaczymy, czy on jednak pojawi się nam na boisku. Następne spotkanie Polaków oczywiście już w niedzielę z Albanią w Tiranie. To naprawdę jest ciężki, ale to naprawdę ciężki teren. Natomiast Wyspy Owcze zagrają 10 września z Mołdawią, a więc starcie no, na papierze jedynego takiego rywala, z którym mogą rywalizować Farersi. Oczywiście tutaj na razie się w tym pojedynku utrzymują i remisujemy do tej pory z Polakami na wyjeździe. Milik. Wyspy Owcze to mały kraj, jednak na każdym gdzieś pobliskim boisku, pobliskim jakimś osiedlu te boiska są. To sport narodowy w Wyspach Owczych. Piłka oczywiście nożna, od małego tam się gra, są akademie. Ten futbol fareski się coraz bardziej oczywiście rozwija. Teraz Lewandowski w polu karnym. Jeszcze Krychowiak na przedpolu blokuje to uderzenie Biesztali. Teraz Bereszyński do Lewandowskiego. Na też tak tutaj ewidentnie ciągnął za koszulkę Roberta Lewandowskiego w okolicach pola karnego. Żółta kartka dla Soniego Nattestata, dla zawodnika Torsza B36. No i teraz dobra okazja dla naszych reprezentantów. Już sobie piłkę ustawia Piotr Zieliński. To on będzie tą piłkę oczywiście centrował. Zieliński. Jednoosobowy mur, w którym stroi Juan Edmundson. I patrzymy. Zieliński, dośrodkowanie na dalszy słupek. Przeciążona wrzutka, nie złapał jej Robert Lewandowski, zamykający tą akcję. Od bramki rozpocznie grę Matias Lamchuaga. Fatalne to wykonanie tego rzutu wolnego. Od bramki rozpocznie grę Matias Lamchuaga. Choć teraz czas na zmianę w biało-czerwonych barwach. Boisko opuszcza Bartosz Bereszyński, a w zamian za niego Sebastian Szymański. Tutaj chyba już przejście ewidentnie na trójkę z tyłu. Karol Świderski także
wchodzi na boisko, a schodzi, kończy występ w dzisiejszym spotkaniu. Arkadiusz mieli nie do końca udany występ tego zawodnika. Chciał ci strzelić bramkę, no oczywiście to nieudane. Na razie nie strzeliliśmy w ogóle bramki, więc trzeba tutaj myśleć drużynowo. Chyba nie tak to spotkanie miało wyglądać. To spotkanie miało po prostu napawać nas optymizmem przed meczem z Albanią, no ale o tym ciężko na razie myśleć, jak my męczymy się 60 już minut z wyspami owczymi. Piłka nożna to nie jest prosty sport i nie wygrywasz meczów przed spotkaniem, a także w trakcie. Dopiero po gwizdku ostatecznym sędziego wtedy możesz dopiero patrzyć się na wynik. Teraz Edmundson walczył o piłkę, ale przegrał z Kubą Kiwiorem. Czas na dwie zmiany po stronie Wysp Owczych, ale to jeszcze nie teraz. Kiwior do Lewandowskiego. Krychowiak. Bednarek. Teraz tutaj Kamiński próbował zagrać dalej do Lewandowskiego. Próba nieudana. Joensen świetnie wyprzedzony przez Zielińskiego. Sebastian Szymański teraz do lewej. Tu jest Kuba Kamiński. Już jest w polu karnym. Kamiński strzał! Ale piłka leci daleko, daleko od bramki. I ten strzał zupełnie, zupełnie nieudany. Teraz czas na zmiany. Kończy występ w dzisiejszym spotkaniu HNS Biesztali, a w jego miejsce na boisku melduje nam się, jak dobrze widzę, tak, Hendrickson pojawia nam się już na boisku, zawodnik Fredrik Starter lubelskiego zespołu, Brondur, Hendrickson, Olsen, a także Juan Edmundson schodzi z boiska, a jego miejsce zajmuje już zawodnik z numerem 11. Andrason melduje nam się na murawie na PGE Narodowym. I to teraz on zajmie tą pozycję wysuniętego napastnika. Teraz już grają Wyspy Owcze. Niecelne zagranie Sorensena. Utrzymał się przy piłce Zieliński. Teraz Kędziora do środka. Świderski, Zieliński do lewej, tu jest Kiwior, Świderski w polu karnym, Karol Świderski jeszcze odwrócił, wybija Fareo, Krychowiak, Kamiński, wrzucił w pole karne, Lewandowski, jeszcze Szymański, teraz strzał Zielińskiego, ale znowu ta próba nieudana, choć jeszcze czeka nas rzut rożny. Tutaj odbita ta piłka od nogi jednego z zawodników Wysp Owczych, no i należy nam się oczywiście rzut rożny. Już szybko rozegrany Krychowiak z prawej strony boiska. Dogranie. Jeszcze Krychowiak. Wrzutka na dalszy słupek. Wybija Wilior Murdawince. Naprawdę, naprawdę brakuje tej kropki nad i. Brakuje tej pierwszej bramki w tym spotkaniu. 64. minuta meczu. I jeszcze rzut rożny dla Polaków. Sebastian Szymański, szósty w tym meczu, ustawia już piłkę w narożniku boiska. Dośrodkowanie. Kiwior skacze tam na te sztat. Wygrywa ten pojedynek. Teraz piłkę tutaj zbiera Hendrickson. Szymański. Lewandowski w polu karnym. Lewandowski do Szymańskiego. Sebastian Szymański, próbują Polacy. Zieliński, 64. minuta meczu. Piotr Zieliński do prawej. Tu jest oczywiście już ustawiony Paweł Wszołek, zawodnik dowołany. Jednak wszyscy oczekiwali jego powołania. Teraz w polu karnym Wszołek! Wszołek! Strzał! Odbity od nogi Soniego na też taka ta jeszcze aut dla biało-czerwonych. Wszołek, Zieliński, Piotr
Zieliński wrzucił na dalszy słupek, ale świetnie tu jest ustawiony Gille Sorensen. Walczy o piłkę Van Hamar, także Hannus Agnarsson, Paweł Szołek. Jeszcze Krychowiak. Szołek, 65. minuta meczu. Sebastian Szymański. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Teraz Kiwior. Grają Polacy. Szymański. Przerzut teraz na lewą Zielińskiego. Tu jest już Jakub Kiwior, centra na Świderskiego, ale jednak ciut niedokładna. I tutaj spokojnie już piłkę w rękach ma Matias Lamquagę. No i kolejna akcja już oczywiście zatrzymana przez zespół Wysp Owczych. Teraz jakiś uraz ręki Matiasa Lamquagę. Jest potrzebna pomoc fizjoterapeutów. Jest teraz chwila przerwy, więc zachęcamy do zostawienia subskrypcji. Czekamy, aż będziemy mogli wznowić grę. Rozczarowani są kibice na trybunach. Nie jakieś niemiłe mimiki twarzy. Na rozgrzewce jest już, jak dobrze widzę, tak, Baldur Ea Reine Trot. Ale goalkeeper już będzie w stanie kontynuować grę Wysp Owczych, więc bez jakichś większych problemów Matias Lamquagę. Polacy są zdeterminowani, chcą jak najszybciej tą grę rozpocząć, spróbować swoich akcji. Już piłka jest przy nodze Odmara Faer. Grają Wyspy Owcze. Daleka już piłka na Agnarssona. Dobrze główkuje Paweł Wszołek, Bednarek, Świderski do Zielińskiego. No i może teraz Robert Lewandowski sam na sam goni na tesztat. Lewandowski minął na tesztata. Jeszcze Lewandowski za długo. Co teraz zrobił na kapitan naszej reprezentacji? Tu trzeba było oddać wcześniej ten strzał. Robert, nie tak. Teraz Zieliński. Próbują Polacy do skutku. Kiwior w pole karne do Kamińskiego. Kuba Kamiński przedar się, dograł. Chciał tutaj dograć do pustej bramki Sebastianowi Szymańskiemu, jednak dobrze tą grę przeczytał Matias Lamquagę. Ma piłkę w rękach, a teraz znowu przerwa, bo tym razem na boisku leżył Gille Sorensen. No i znowu jest potrzebna chwilowa przerwa w grze. Wyszedł niespodziewanie tu sam na sam Robert Lewandowski, gonił do końca Sony na testach, przeszkadzał Sorensen. No i nasz kapitan reprezentacji Polski, kilkudziesięczny, prawie już setny występ w barwach reprezentacji Polski Roberta, znowu nie kończy się bramka. Zmiany po stronie Wysp Owczych już nam się kolejne szykują. Jest pomoc fizjoterapeuty, znowu opatrywany jest Gille Sorensen. Piszcie na czacie, jaki obstawiacie wynik. Oczywiście jak na razie oceniacie ten mecz. Czy ten awans na Mistrzostwa Europy jest jeszcze w zasięgu? No oczywiście dzisiejszy remis, dzisiejsza strata punktów no przekreśli poniekąd szansę na ten awans, no bo remis z Wyspami Owczymi, no to coś niebywałego.
No i teraz Polacy szybko tą piłkę odzyskali, no ale to ta piłka jest odzyskana na naszej połowie. Trzeba próbować tą piłkę przetransportować w pole karne. 60-70 w zasadzie minuta tego meczu, na boisku już wraca Gille Sørensen. Próbujemy cały czas. Polacy w ataku pozycyjnym. Kivior wypuścił Kamińskiego. Kuba Kamiński jeszcze oddał do Kiwiora, dośrodkowanie, Lewandowski, zagrożenie, wybija piłkę Faeru. No ta defensywa Wyspowczych jest dziś nie do przejścia dla naszej ofensywy jak na razie. Może teraz Zieliński, Faero grał ręką według Zielińskiego, Świderski do Wszołka, szybszy będzie Dawidzen, wybija tą piłkę daleko na aut. Teraz sugerują rękę, potencjalny rzut karny dla naszego zespołu. Jest VAR, więc ta decyzja może być analizowana. Tak, ręka Faero. Zieliński tutaj strącił piłkę głową idealnie na rękę zawodnika obrońcy Wysp Owczych. No i teraz może jak nie z akcji to rzut karny dla naszej reprezentacji. Piotr Zieliński w rozmowie z słoweńskim arbitrem. Jest już ten potential penalty check, oczywiście to już jest sprawdzany. Witamy wszystkich naszych nowych widzów, zapraszamy do słuchania. VAR, sędzia z Słowenii podbiegnie teraz do Słowacji, podbiegnie do monitora i sam na własną rękę zanalizuje tą sytuację. Witamy was wszystkich nowych słuchaczy, zachęcamy do zostawienia subskrypcji na moim kanale, do słuchania mojego komentarza, nie uciekania, dania łapki w górę, bo to jest naprawdę ważne. No i teraz sędzia długo się nie zastanawiał, to będzie rzut karny, nie ma o czym mówić. Uwaga, decyzja, rzut karny dla reprezentacji Polski. 72 minuta meczu i handball penalty w tej oficjalnej wersji sędziego. Rzut karny, Robert Lewandowski ustawiony z piłką, no i nie było szans akcji, nie było szans ze stałych fragmentów gry, to będzie szansa z rzutu karnego. Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, tyle spotkań, tyle rzutów karnych. Oczywiście jeszcze rzutu karnego przeciwko Wyspom Owczym nie wstrzelał. No i teraz Lewandowski jeszcze demotywuje, pobudza koncentrację Lewandowskiego Matias Namchłagę. I teraz Robert Lewandowski, czy wyprowadzi nas na prowadzenie z Wyspami Owczymi? Przed spotkaniem myśleliśmy, że to będzie taka determinacja, że w 73 minucie będziemy mieli rzut karny na wagę prowadzenia 1-0 w tym meczu. No ale cóż, taki jest futbol. Robert Lewandowski, co on sobie teraz myśli? Ponad 50 gardeł już krzyczy Robert Lewandowski. Sędzia daje sygnał. I Robert Lewandowski podbiegł, uderzył i 1-0 otwiera wynik tego spotkania. Robert Lewandowski, 73 minuta meczu. Matias Namchłagę był bez szans. Polacy jakoś tutaj zbytnio się nie cieszą, od razu chcą tą piłkę wziąć i grać dalej. Polacy prowadzą z Wyspami Owczymi po rzucie karnym wykorzystanym przez Roberta Lewandowskiego 1-0, wielka radość na PGE Narodowym, ale co ważne, wygrywamy. No męka jest męka, bo dziś nie gramy wybitnego meczu, wybitnego występu, ale prowadzimy od tej minuty 1-0 z zespołem Wysp Owczych. Dobra ta defensywa, jednak tutaj nieszczęście od Mara Faero skończyło się 11 dla reprezentacji Polski, wykorzystaną 11. Robert Lewandowski, Matias Namchłagę w prawo, Lewandowski w lewo. I świetne wykonanie tego rzutu karnego przez Roberta Lewandowskiego. Ale teraz trzeba iść po dalsze bramki. Na boisku pojawia nam się Danielsen, kończy występ w dzisiejszym spotkaniu z numerem 14 Gille Sørensen. Zmiana 1-1. I
już grają Farerzy od środka Krychowiak i trzeba walczyć dalej. Z boiska zszedł także Szaki, a na boisku melduje nam się Biskopco. I teraz Lewandowski, próbują Polacy od razu pójść za ciosem, tak zrobić trzeba. Bednarek daleko na Szymańskiego, na razie niewidoczny Sebastian Szymański. Teraz Piotr Zieliński. W Czechach remis 1-1 w 76 minucie. Czesi remisują z Albanią. Krychowiak teraz Wszołek. Próbują Polacy. Tomek Kędziora, kwadrans do końca tego meczu. Wszołek. Tomasz Kędziora. Jan Bednarek. Kiwior, teraz zagranie do lewej. Tu jest Kamiński. Lewandowski. Na boisku dalej nie ma Klementa Olsena. Zawodnika najstarszego, 33-letni, 58 występów w reprezentacji wyspowczych, 10 bramek, debiut 7 września 2012 roku. Teraz Bednarek gra na Islandii, najlepszy strzelec, brak takiego wyróżniającego się lidera, więc no... Brakuje go na boisku dzisiaj w barwach wyspowczych. Teraz Zieliński na przedpole. Lewandowski strzał, ale ten strzał lecący po ziemi nie mógł w tej sytuacji już pokonać Matiasa Lamchwagę, który spokojnie tą piłkę złapał w ręce. Próba już zdobycia dubletu w tym meczu Roberta Lewandowskiego jak na razie nieudana. I teraz znowu świetne odzyskanie piłki przez Sebastiana Szymańskiego. Zagranie Roberta Lewandowskiego nieudane. Ma piłkę w rękach Matias Lampuager. I teraz Nadesztat Wyspowcze oczywiście będą próbowały, ale to... Na pewno będzie ciężkie. Faero. 77 minuta meczu. Teraz daleka piłka Askhama. Jednak nie opanował jej Agnarsson. Polacy szybko tą piłkę odzyskują. Kędziora. Piotr Zieliński. Fala teraz na PGE Narodowym, robiona przez kibiców. Jest radość, ale pomimo tego zwycięstwa nawet Polaków jeszcze oczywiście odpukać nie zwycięstwa, tylko drogi coraz bliżej do zwycięstwa wyspamiarczymi. Hejt będzie wielki, bo no Polacy, trzeba sobie szczerze przyznać, nie zagrali wybitnego spotkania. To na pewno nie było udane, nawet średnie to było bardzo słabe spotkanie. No i mecz w Tiranie z Albanią do łatwiejszego należeć nie będzie. Mam obawy przy tym spotkaniu, ale teraz jeszcze się skupiamy na meczu z Wyspami Owczymi. Hendrickson do prawej. Tu jest już ustawiony Sole Waldhammar. Andrasen. Faero. Dobry występ tego zawodnika. Ta nieszczęśliwa ręka w polu karnym. Jak tak, to był na razie dzisiaj nie do pokonania. Faero. Andreasen, daleka teraz piłka na tutaj Viljormura Davincena. Nie złapie tej piłki kapitan reprezentacji Estonii. Od autu rozpoczną grę Polacy. No dokładnie, Paweł Wszołek.
teraz Wszołek, nieudana próba, teraz zagranie Van Kamara do Davinsena i piłka od autu dla naszych reprezentantów. Teraz zmiany po stronie reprezentacji polskiej. Kończy występ w dzisiejszym spotkaniu Grzegorz Krychowiak, a na boisku melduje nam się z numerem 17 Damian Szymański. Historię meczów do tej pory w 2002 roku wygraliśmy z Wyspami Owczymi 2-1, w 2004 6-0 i w 2006 4-0, więc no, te wyniki były dobre, wysokie. Dzisiaj już chyba raczej takich wysokich tych wyników nie będzie. Oczywiście liczymy, że tu jeszcze Polacy strzelą jedną, może dwie bramki, jednak tu gradu goli już nie będzie. 81. minuta meczu. Fernando Santos podpowiada, dalej sugeruje jakieś korekty. Jeszcze oczywiście wywiera chęć determinacji do końca gwizdka w tym spotkaniu. Wszołek do Kędziory. Teraz Damian Szymański, też okazja dla tego zawodnika, aby się pokazać, aby zagrać dzisiaj dobre spotkanie. Piłka na Zielińskiego, na te sztab teraz wybija piłkę. Faresi sugerują offside, jednak nie mają w tej sytuacji racji. I od autu grę wznawiają już Polacy. Z lewej strony boiska rozpędza się Hendrickson, jednak od razu zatrzymany przez dwóch dobrze doskakujących Polaków i Polacy walczyli aut dla swojego zespołu. Końcówka tego meczu, więc zachęcamy do subskrypcji tego kanału, do stawienia łapki w górę, no i do tutaj oczywiście przychodzenia na inne transmisje. Sebastian Szymański z piłką, faulowany przez Andreasa na 330 subskrybentów, więc zbiliśmy 10 subskrypcji więcej. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, to naprawdę zachęcamy, będę naprawdę za to wdzięczny. I grają jeszcze Polacy. Bednarek, Zieliński. Zieliński z piłką, przerzut na lewą do Kamińskiego, dobrze ustawiony tu jest Danielson. Van Hamar wybija piłkę Faero, jeszcze walczy o nią teraz Świderski do lewej, Lewandowski w polu karnym, Lewandowski i 2-0! Robert Lewandowski, 83. minuta. I nasz kapitan z dubletem w tym spotkaniu, miękka piłka, taka podkręcona dobrze w prawy górny róg bramki Matiasa Lamchuaga i Polacy wygrywają z Wyspami Owczymi w 83. minucie już 2-0. Świetnie to zrobił Robert Lewandowski, wydawało się, że za długo utrzymywał się przy piłce, ale tutaj nawinął dwóch, trzech zawodników. I oddał lob, taki, który minął Matiasa Lamchuaga. Złe ustawienie bramkarza Wysp Owczych. No i Robert Lewandowski ma drugą bramkę w tym spotkaniu. Dziś pokazuje, że jest liderem i na boisku, i poza nim. I daje kolejne bodźce do ataku naszej reprezentacji. 2-0. Chcemy jeszcze więcej bramek. Już zaczęli. Robert Lewandowski od razu popełnił 3 gole w 4 meczach eliminacyjnych. To jest dobra statystyka naszego kapitana.
Faero. Teraz zagranie na prawą. Tu jest Danielson w polu karnym, już Adnarsson i piłkę w rękach ma Wojciech Szczęsny. Druga połowa to w ogóle tutaj Wyspy Owcze nam nie zagrażają. Zero strzałów na bramkę. I Kamil Grosicki zaraz zamelduje nam się na boisku. Wraca po jakimś czasie ten zawodnik do naszej reprezentacji. Jakże doświadczony ten zawodnik. I teraz próbują jeszcze Polacy. Damian Szymański, 5 minut do końca podstawowego czasu gry tego spotkania. Bednarek, Kiwior. Teraz próbował zagrać tutaj Krychowiak do Świderskiego, jednak ta próba nieudana. Matias Lamkłage ma piłkę w rękach. Gra do Natesztata, próbują jeszcze Wyspy Owcze. Henriksson. Faero. Danielson. Henriksson jeszcze z piłką, zagranie do prawej, tu jest Danielson, także Van Hamar. Teraz Andersson oddał, Danielson zmienia teraz strony gry, Henriksson tu jest już na Natesztat. Henriksson, blisko niego Damian Szymański. Na Natesztat. Jeszcze będzie jedna zmiana po stronie Wysp Owczych. No i Kamil Grosicki czeka cały czas na linii, aby zameldować nam się na boisku. Teraz zagranie na prawą. Paweł Wszołek ryzykownie teraz tą piłkę zgrał do Wojciecha Szczęsnego, jednak bramkarz z Polski złapał ją w ręce jeszcze w boisku i w polu karnym. Kiwior. 3 minuty do końca tego meczu. Bednarek. Czechy dalej remisują z Albanią w Pradze 1-1. Kędziora, Bednarek. Napiszcie, jak oceniacie to spotkanie w skali od 1-10. Pochwalcie się swoimi tutaj opiniami. Teraz Damian Szymański był faulowany i czas na zmiany. Na boisku melduje nam się Kamil Grosicki, a miejsca mu ustępuje na murawie Kuba Kamiński. Tutaj duża różnica wieku pomiędzy tymi zawodnikami, a także Radosławiewicz zaraz pojawi nam się na i teraz próbują Polacy. Kędziora. Paweł Wszołek. Szczęsny wybija piłkę. 89. minuta meczu. Robert Lewandowski schodzi także po piłkę. Ostatnie akcje w tym meczu, ostatnie momenty. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, zostawiajcie łapki w górę. No i zapraszam na następne transmisje. Teraz Grosicki, pierwszy kontakt z piłką. Kamil Grosicki oddał do Zielińskiego. Sebastian Szymański. Kiwior. Kędziora. Teraz jest czas. Jutro oczywiście regeneracja, w piątek, sobota trening. Już pewnie w sobotę wyjazd także do Tirany. No i w niedzielę starcie z Albanią, zamykające to zgrupowanie. Trzeba oczywiście to spotkanie wygrać. Teraz Zieliński próbował zagrać do Świderskiego, ale tej piłki już nie przyjął Karol Świderski, zawodnik greckiego PAOK-u.
90. minuta meczu od bramki gra jeszcze będzie znają Matlas Lampoalgę. Zastanawiam się, ile jeszcze może sędzia z Słowacji doliczy nam do drugiej części tego spotkania. Hendrickson. Faryści już najchętniej by to spotkanie pewnie skończyli, ale trzeba przyznać szczerze, że mogą być zadowoleni, bo ten mecz nie skończył się jakimś blamarzem ich, jakimś wysokim wynikiem 5-6-0, 2-0. Wytrzymali długo, więc słowa uznania się dla tego zespołu na pewno należą i zostali odebrani dużo, dużo mocniej, dużo bardziej z powagą niż to było przed tym spotkaniem. 90. minuta jest już na zegarach. Pięć minut, tyle jeszcze pogramy w tej drugiej części tyle tego spotkania. Jeszcze oczywiście są szanse na jedną, dwie bramki. Teraz Van Hamar. Agnarsson. Na ten sztat. 4 minuty do końca meczu. Zagranie do prawej tutaj dobrze. Jest ustawiony Kamil Grosicki. Odzyskuje tą piłkę Grosik. Reprezentacja Polski się jeszcze napędza. Damian Szymański. Szymański. Sebastian Szymański do Zielińskiego. Grosicki z lewej strony boiska. Kamil Grosicki. Dośrodkowanie na dalszy słupek w szołek. Blokuje to zagranie. Ten strzał głową Wiermur Davinsen. I jeszcze rzut rożny dla reprezentacji Polski. 3 minuty do końca tego meczu. Już Piotr Zieliński ustawiony w narożniku boiska. Dośrodkowanie Zieliński główkuje Faero, wychodząc tutaj Farersi z kontrą. Teraz sfaulowany, ciągnięty za koszulkę przez Pawła Wszołka był Van Hamar. Jest żółty kartonik dla Pawła Wszołka na faul za na Van Hamaru. Ewidentny tutaj oczywiście faul. Grają jeszcze Farersi, Davinsen daleko zagrywa piłkę, jednak nie utrzymuje się przy niej Agnarsson, teraz Kivior. Nie zapał piłki w boisku Kamil Grosicki od autu rozpocznie gra jeszcze zespół Wysp Owczych. Teraz przed nimi bardzo ważne spotkanie z Mołdawią w kontekście tej walki o tą przedostatnie miejsce. Pierwsze spotkanie zakończone remisem 1-1. Zobaczymy, jak będzie już teraz. Próbują jeszcze Polacy podwyższyć rezultat tego spotkania. Bednarek, 1,5 minuty do końca meczu. Kiwior, Grosicki, Lewandowski, Grosicki, Kiwior. Sebastian Szymański. Kędziora, Damian Szymański. Grosicki. Ocencie też oczywiście mój komentarz na czacie live. Za każdą opinię serdecznie dziękuję. Czy Wam się ta transmisja podobała? No i czy chcielibyście także komentarz w meczu z Albanią? Teraz Grosicki w polu karnym. Dogranie jeszcze Zieliński. Zamorkował strzał, broni Lampoalgę. Wybija piłkę teraz Agnarsson. Było blisko trzeciej bramki dla biało-czerwonych. Minuta do końca meczu. Szymański do Grosickiego. Jednak świetnie tutaj przetrzymał to zagranie Danielsson.
I teraz Kiwior, Grosicki. Jeszcze grają Polacy. Paweł Wszołek do Świderskiego. Szymański. Kiwior, Bednarek. Oczywiście także zapraszam na mojego TikToka. Tam będzie skrót z tego meczu. Komentarz bramek, ale także zapraszam, bo tam się często dzielę jakimiś fajnymi naprawdę doświadczeniami, więc zapraszam, zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dziennikarz Podłoga MK Marcel Kowalczuk, zapraszam bardzo serdecznie, blisko już 300 obserwujących, więc serdecznie, serdecznie zachęcamy, a w tym momencie kończy się spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie. Polska wygrywa 2-0 z Wyspami Owczymi. Fernando Santos niezadowolony, ja tak samo. Podzielcie się takimi właśnie wskazówkami na czacie. Mecz wygrany, mecz trzeba wygrać, zaliczyć, zapomnieć, bo to tak trzeba odbierać. Spodziewaliśmy się czegoś naprawdę większego, skończyło się jednak tylko 2-0. Słaby ci występ naszych reprezentantów, ale teraz trzeba się skupić na misji w Tiranie, już w meczu z Albanią w niedzielę. A za dziś dziękuję bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Warszawa idzie spać, tak jak cała Polska. Polska 2, Wyspy Owcze 0. Kłania się nisko Marcel Kowalczyk.